Dzisiaj obchodzimy dziesięciolecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Dzięki tej akcesji możemy bez przeszkód mieszkać i pracować w innych krajach członkowskich. Podróżując po Pomorzu, jestem pod wrażeniem poprawy infrastruktury, która była możliwa z udziałem funduszy unijnych. Widzę wyremontowane chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, rozwinięto sieci kanalizacyjne i wodociągowe oraz oczyszczalnie ścieków. Dzięki dofinansowaniu dostępu do internetu i rozwojowi sieci światłowodów, tysiące polskich gospodarstw domowych mają dostęp do informacji z całego świata. Osiągnęliśmy najwyższy od 500 lat poziom płac. Kiedy na spotkaniach słyszę, po co nam ta Unia, mam jedną odpowiedź. Dzięki decyzji o przystąpieniu mamy większą szansę na pokój i dalszy rozwój. Szacuje się, że nawet 75% prawa obowiązującego nas w Polsce powstaje właśnie tutaj w Brukseli. Jako posłowie do Parlamentu Europejskiego wywalczyliśmy tańsze i bezpieczniejsze zakupy internetowe, obniżenie stawek na połączenia telefoniczne, wzrost nakładów na Erasmus Plus o 50%, korzystną reformę wspólnej polityki rybołówstwa i wiele innych. Ostatnia dekada pokazała, że osiągnęliśmy poziom życia, o którym tylko marzyły poprzednie pokolenia, ale przed nami ciągle dużo pracy. Dlatego ważnym jest wybranie mocnej reprezentacji w kolejnych wyborach. Doświadczonej, solidnej, skłonnej do poszukiwania porozumienia. Dla naszego wspólnego dobra, dla dobra Polski.